Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Jakiś czas temu zwiedzałem kulinarnię Kaszuby i słuchajcie, w jednej z restauracji spróbowałem pyszną zupę. Po prostu stwierdziłem, że ta zupa musi być u mnie na kanale. I już wam mówię, to jest kaszubska dziadówka na maślance. Taka jest, mówię wam, taka petarda. I dzisiaj taką gotujemy, a więc do dzieła. Pierwsze co zrobię, to pokroję kostkę świeży boczek i zaczniemy podsmażać razem z boczkiem wędzonym. Dużo go nie trzeba. Tylko pamiętajmy, żeby boczek był bez skóry. Ostatnio stworzyłem nowy projekt, nową playlistę, słuchajcie. Amator w kuchni fartucha i widziałem dużo komentarzy. Panie Tomku, ale my chcemy pana. Mnie nie zabraknie. Ja będę dalej publikował moje przepisy. Tylko to jest dodatkowa playlista, rozszerzenie programu dla tych, co chcą więcej show. I tyle. Jak ktoś nie chce, nie ogląda. Ale nie mówcie mi, że to jest nietrafiony pomysł. Bo to jest pomysł petarda. Dobra, surowy boczek mam pokrojony. Teraz pokroję niewielką ilość boczku wędzonego. Dobra, tyle wystarczy. Chodzi tylko o aromat. Rozgrzewam patelnię i od razu na zimną patelnię wrzucam boczek. Wędzony również dodaję. No i żeby to się lepiej podsmażało, dodaję niewielką ilość smalcu. Tak, na starcik. Następnie pokroję dwie niewielkie cebule. Będę je kroił w kosteczkę. Cebulę mam pokrojoną, więc zaczynamy kroić ziemniaki i marchewkę. Aczkolwiek w oryginalnej wersji marchewka nie była przewidziana, ale ja uważam, że powinna być. Kroję również w kostkę. I pokrojona marchewka ląduje w garnku z wodą. Oczywiście wszystkie składniki znajdziecie w opisie filmu. Teraz pokroję ziemniaki. Również w niewielką kosteczkę. I to już mogę zacząć podgrzewać i od razu wrzucę liście laurowe i ziele angielskie. Dodamy pieprz nieroztarty w moździerzu, żeby podkręcić smak naszej zupy. I teraz kroję ziemniaki w kostkę. No i pokrojone ziemniaki również lądują w garnku. I są bardzo drobno pokrojone, więc ugotują się bardzo szybko. Dlatego zacząłem od podsmażania boczku. No i teraz już do zrumienionego boczku dodaję cebulę. Możemy sypnąć trochę solą. Ale nie za dużo. Pamiętajmy, że będziemy przyprawiali jeszcze zupę. Dodaję świeżo roztarty czarny pieprz. I uważam, że szczypta majeranku tu nie zaszkodzi. Ale nie za dużo. I czekamy na ziemniaki. One muszą być miękkie. W tym czasie zrobimy sobie zaprawkę z maślanki i żytniej mąki. Do uszykowanej maślanki wrzucam, czy wsypuję dwie łyżki żytniej mąki. I pomagam sobie blenderkiem.
żeby nie było grudek. Gotowe. Gdy cebula już zmięknie, a mięso będzie gotowe, wcieramy jeden ząbek czosnku lub przeciskamy przez praskę lub drobno kroimy. Rozprowadzam czosnek i wyłączam patelnię. Czekamy, aż ziemniaki będą miękkie. No i dobra, przyszedł czas, byśmy zaczęli składać naszą dziadówkę w całość. Przekładam boczek z cebulą. O. I zalewamy naszym zajzajerem. Można jeszcze przemieszać. Dobra. I pomalutku. Tak wiecie, z wyczuciem. Pamiętajmy, że zupa zacznie gęstnieć w momencie, kiedy ponownie zacznie wrzeć. Zagotowujemy, trzymamy 5 minut i będziemy mogli podawać, a w tym czasie usmażę jedno jajko sadzone, bo tak miałem podane w tej restauracji i powiem wam, idealnie to się komponuje. Zupę mogę przyprawić solą. I dorzucę jeszcze trochę pieprzu. No i kochani, wszystko mamy gotowe. Możemy wyłączyć. Jeszcze troszeczkę pokroję szczypiorku, który wrzucamy bezpośrednio do talerza przy serwowaniu. Zupa zrobiła się delikatnie zawiesista. Jest treściwa. Mega pachnie, taka aromatyczna. A to za sprawą maślanki. Na górę kładziemy sadzone jajko. I posypujemy świeżym szczypiorkiem. Czyż to nie wygląda wspaniale? Wręcz jak dzieło sztuki, więc spróbujmy. Myślę, że jest przepyszna. Jest taka kwaskowa, jest taka orzeźwiająca. No, po prostu kaszubska. No, a ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i pamiętajcie o moim nowym projekcie Amator w kuchni fartucha, bo tam naprawdę się dzieją rzeczy niewiarygodne.